Witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejna część z filmików, w którym opisuję moją kolekcję Koni Kolekta. Dzisiaj opiszę wam kolejne 5 sztuk. Zaczynając od Ogiera Lipiteńskiego, który jako jeden z nielicznych nie jest kustomem. Na całą kolekcję mam 3 sztuki koni, które nie są kustomami i Lipicen jest jednym z nich. Został w oryginalnym malowaniu. Ma na sobie siodełko ujeżdżeniowe, które już kiedyś wam pokazywałam na blogu. Obok Ogiera Lipicańskiego jest Ogier Campolina, który jest kustomem. W oryginale był kasztanowy, został przeze mnie przemalowany na maść Cremello. Jego opiszę dokładniej w innym filmiku, ponieważ miałam taką prośbę. Obok Campoliny jest mały, stajenny promyczek Rajo. Rajo jest źrebakiem Kolekta, który w oryginale był kary. Niestety nie pamiętam, jakiej był rasy. Może mi przypomnicie. W każdym razie został przeze mnie przemalowany na maść Light Grullo. Jego matką jest Clutch Mustang, która jest drugim z kolei koniem, który nie został przeze mnie przemalowany i pozostał w oryginalnej maści Grullo. Obok klaczy Mustang jest ogier andaluzyjski, który jest jednym z moich ulubionych, ponieważ ja uwielbiam rasę andaluzyjską. Jak tylko ta figurka pojawiła się w sprzedaży, od razu wiedziałam, że będzie u mnie. Ten ogierek w oryginale był ponoć siwy, tak pisało na opakowaniu, ale może kojarzycie taką figurkę, która miała ciemne nogi, aż postawy nadgarstkowe i stawy skokowe i czarną grzywę i ogon. A sierści nie miał siwej, tylko właściwie to była srebrna. Ona miała takie mieniące się drobinki i wyglądał jak perłowy srebrny. Ja go przemalowałam na jasno siwego i w takim wydaniu podoba mi się dużo bardziej. I tu w tym miejscu się z wami pożegnam. Resztę figurek zobaczymy w innym filmie. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli filmik ci się podobał, pamiętaj o żeby zasubskrybować. I to wszystko. Cześć.